w drugiej części mojego wywodu na temat połączenia się z BMW i programów, jakich możecie i będziecie używać do diagnostyki, kodowania i programowania swoich BMW. Tutaj omówimy trzy poszczególne programy, które w zasadzie mają od 95 do dziś działają z autami. Czasami są wręcz wymagane, żeby przywrócić auto do życia. Dzisiejszy pacjent to E83 z 2009 roku, czyli względem poprzedniego filmu. Ja tutaj zaczynam z kadekanem. Muszę mieć z przełącznikiem, żeby pin 7 i 8 był zmostkowany, żebym widział wszystkie możliwe sterowniki w aucie. Zakładam, że kabel macie już przygotowany i zainstalowany. Jak to sprawdzić, czy wszystko działa? Jeżeli macie te czarne ikonki w INP-ie widoczne, to znaczy, że auto jest rozpoznane i zapłon też jest. Jak sobie wyłączę zapłon, to widzicie, od razu mi to przeskakuje. Odłączę kabel, też od razu znika, więc to jest wasz najprostszy sposób, żeby wiedzieć, czy wszystko, znaczy kadekan się funkcjonuje poprawnie i widzi z samochodem, czyli podstawy. Co tutaj widzicie? Po lewej stronie programy tylko i wyłącznie do serii E, programy wspólne i programy służące do serii E, przepraszam, F, G oraz I. No i tutaj może tak rozszerzę, to są programy wspólne. To pomijamy, to są programy do innych aut. Zaczniemy sobie od INPY. Jak widzicie, tutaj mamy jedna autka. W zasadzie ja mam dwie INPY, bo tak jak tutaj macie F, G oraz I, do troszkę nowszych autek, żeby sobie po prostu za każdym razem tego nie edytować, ale to są dokładnie to samo. Tutaj mam inne auta wybrane w menu. Już wiecie, że mam X3 przed sobą podłączoną do auta, więc klikam Shift F3. Pierwsze co, muszę wiedzieć, w jakie w aucie są sterowniki, żeby się z nimi połączyć. Oczywiście wy nie możecie tego wiedzieć, więc możecie tego nie wiedzieć, więc jeśli nie wiem, nie macie pojęcia, możecie sobie popróbować. Ok, to mi nie działa. Dobra, to jeszcze raz. Nic się tutaj złego nie stanie przy próbie połączenia. Ja wezmę sobie w sekcji skrzyni biegów, skrzynię rozdzielczą. Jest jedna do wyboru, więc jeśli macie jakiegoś X-a, to od razu możecie sobie spróbować przetestować tutaj. Tak jak mówiłem, są tłumaczenia, ale one są niepełne. Generalnie ja mówię, INPA jest po angielsku i po niemiecku. Z tą różnicą, że niektóre sekcje są przetłumaczone na polski. Jeśli jest dla waszego auta po polsku, fajnie, jeśli nie, no to niestety nic się z tym nie da za bardzo zrobić, chyba że ktoś życzliwy to będzie jeszcze dalej tłumaczył, w co mocno wątpię. Proste menu, macie klawisze od F do F1, F2, F4, F5, F8. F1 to jest odczytanie informacji o aucie, F2 informacje o sterowniku, F4 możecie odczytać błędy i je wyczyścić. Tutaj akurat nie ma żadnych, więc nie ma co czyścić. F5 możemy sobie zobaczyć podstawowe dane, podstawowe wartości o danym sterowniku, nie wiem, klasyfikacja, tutaj nie za bardzo wiem, do czego to służy, ale weźmy sobie, nie wiem, status kodowania. Jest pod X3, więc wszystko się zgadza. Podstawowe rzeczy mogę sobie wyczytać. Jak oczywiście wiem, co chcę zrobić, nie wiem, jak chcę skalibrować na nowo skrzynię rozdzielczą, to naciskam F5, ona jest skalibrowana, więc tutaj nie ma potrzeby. Ale jakbym musiał, generalnie musiałbym dalej pogrzebać sobie, albo użyć Tool32, żeby ją poprawnie skalibrować. Więc, nie wiem, weźmy sobie jeszcze jakiś inny moduł, Shift F3, układ jezdny, DSC, czyli sterownik ABS-u, nie wiem, weźmy sobie F5, mogę sobie odczytać prędkości na konkretnych autach, na konkretnych kołach, jak się obracają. Tutaj mam czujnik kąta skrętu, jak sobie kierownicą to się ruszam, to wartości się zmieniają. Podstawowe rzeczy, które nie trzeba czekać, jak wiem, co chcę zrobić, nacisnę pedał hamulca, no to też wszystko mogę sobie w bardzo prosty sposób i szybki sprawdzić. Warunek jest jeden. Muszę wiedzieć, jaki to moduł i muszę wiedzieć, co chcę konkretnie sprawdzić i muszę się pogodzić z tym, że będzie to po angielsku albo po niemiecku. Poprzednio było po angielsku, to już widzicie, język niemiecki dominuje. Dobra,
to jest INPA. Bardzo przydatny, szybki program do odczytywania, kasowania błędów, sprawdzania podstawowych rzeczy. Musicie tylko wiedzieć, co chcecie zrobić. INPA działa w taki sam sposób jak Tool 32. Tylko tam już jest drobna graficzna reprezentacja tego, co chcecie zrobić. Tutaj już mamy, moim zdaniem, program inżynierski. Więc jak sobie już wiemy, że mam po poprzednim screenie, jak patrzyliśmy na identyfikację, mam V z modów skrzyni rozdzielczej VGSG83, więc sobie go otworzę. Pojawiają mi się konkretne możliwości wyboru, klikam info, od razu mi wyczytuje to, co widzieliśmy w INPie. Identyfikacja znowu to samo, co mieliśmy w INPie, więc INPA w sposób graficzny pozwala Wam wywoływać rzeczy. Tylko uwaga, jak nie wiecie, co klikacie, możecie sobie, może nie zepsuć auto, ale może Wam nie ruszyć, albo będzie się dziwnie zachowywało, więc jeśli tutaj już chcecie trochę powalczyć, to rozeznajcie się, co konkretnie chcecie zrobić, co z czym i dlaczego wybieracie konkretną opcję, a nie używacie INPy. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe. To jest inżynierski program. INPA powstała na bazie tych samych funkcji, niemniej jednak jest troszeczkę bardziej przejrzysta i reprezentuje pewne rzeczy w sposób graficzny. Zamkniemy sobie tą opcję i przejdziemy do ISTY, czyli w zasadzie programu, który jest używany w ASO. Jak oddajecie auto na diagnostykę czy na serwis u BMW, to jest program, z którego korzysta ASO. Jest to kompendium wiedzy. I tutaj znowu sobie wrócimy. Widzicie, menu jest po polsku i większość jest z rzeczy spolszczonych. W pierwszej kolejności, do czego Was zachęcam, to jeśli macie poprawnie zainstalowaną listę, to będziecie mieli widoczne też inne auta. Jeżeli nie macie takiego turkosowego, zielonego koloru widocznego, to znaczy, że nie jesteście w BMW. Jak na przykład sobie wezmę na Mini i kliknę OK, to zmienia się od razu schemat na pomarańczowy. Więc czasami jak Wam się z autem coś nie chce połączyć albo, nie wiem, wywali dane, sprawdźcie zawsze w ustawieniach, klikając tutaj na ten kluczyk, czy jesteście na pewno ustawieni na samochód, motocykl bądź konkretną markę BMW. Teraz się przełączam z powrotem na BMW i będziemy się łączyć z samochodem za chwilę. Jeśli chodzi o interfejs, jesteśmy na kablu KDK i w interfejsie pojazdu musi być ustawiony Diabas. Łączyliśmy się z INPą, więc ISTA też bez żadnego problemu się powinna połączyć. Klikam OK. Mam znowu turkusowe menu. Rozszerzę sobie poprzez kliknięcie, rozciągnę sobie na cały ekran listę poprzez kliknięcie na ten szary górny pasek. Kliknę sobie na połączenia. Pojawia mi się pusty diabas. I widzicie, nie mam tutaj dodatkowych danych. Klikam utwórz połączenie i muszę chwilę poczekać. Jak wiście, mogłem odczytywać dane bezpośrednio, sam kontrolowałem to, co chcę zrobić. W przypadku ISTY muszę poczekać, bo program odczyta sam wszystkie sterowniki. Odczyta z nich błędy. Chwilę to potrwa. W zależności od auta, no myślę, że w przypadku tej X3 to z 2-3 minuty zajmie. W przypadku, nie wiem, jeśli auto ma więcej sterowników, jak nie wiem, E65 czy E70, jakieś bogato wyposażone, no to niestety trzeba czasami nawet i w 5 minut poczekać, aż się połączy i wyczyta wszystkie dane. Więc tutaj ważna informacja, nie rozłączajcie, poczekajcie, aż skończy. Jeżeli auto pokazuje VIN, a raczej jeśli ISTA pokazuje VIN i auto się identyfikuje, to trzeba już tylko poczekać. Jeżeli nie może się połączyć z autem, nie martwcie się, ISTA Was o tym poinformuje, a w pierwszej kolejności numer identyfikacyjny pojazdu, numer VIN nie zostanie wyświetlony tak, jak ma miejsce to teraz.
Co znajdziecie w samej iście? Jesteśmy w iście. Co tutaj widzicie? Przedstawię Wam te najważniejsze funkcje isty, z których się najwięcej korzysta. Pierwsza zakładka, informacja o pojeździe. To menu już widzieliście, gdzie jest rozkodowane auto. Tutaj mamy rozkodowane wyposażenie. Tutaj widzicie graficzną reprezentację sterowników zainstalowanych w aucie. Tutaj macie rozpiskę, co jest danym sterownikiem. Po prostu rozwinięcie tych skrótów, protokół procesu, który jest cały czas, możecie wydrukować to konkretnie, co robicie z autem. Informacje z doradztwa serwisowego tutaj nie będą działały. Dalej bardzo ważna zakładka, przetwarzanie pojazdu, gdzie tutaj mogę sobie wejść konkretnie w interesującą mnie część i mogę poszukać informacji, jak coś zdemontować, jakie są wartości dokręcania śrub i tak dalej, i tak dalej. Więc program jest duży, plików też jest bardzo dużo, więc czasami no, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ok, ASD to są momenty dokręcania śrub. Tutaj mam instrukcję, jak zidentyfikować, gdzie jest numer silnika. No, wszystko ładnie pokazane. I tutaj zwracam uwagę już. Te części są po angielsku albo po niemiecku. Tutaj wszystko widzę w miarę po polsku. Tutaj jak już się zaczynają instrukcje, dostępne one są tylko i wyłącznie w tych dwóch językach. Weźmy jakąś inną głowicę cylindra z pokrywą. No to jest kwestia tłumaczenia. Chodzi o głowicę. I znowu chwilkę sobie poczekamy. Ok. Chcę sobie zdjąć głowicę. I mam dokładną rozpiskę, co mam zrobić po kolei, żeby wykonać tą czynność serwisową, jakie narzędzia, jakie momenty dokręcania. No, ciężko się z tym zgubić, niemniej jednak tutaj jest wszystko. Na tym działa serwis BMW. W przetwarzaniu pojazdów macie jeszcze wyszukiwanie błędów i specjalnie odłączyłem jedną żarówkę i czujnik spalin przed DPF-em, żeby wywołać jakieś błędy. Tutaj możemy też po objawach błędu szukać, co się konkretnie dzieje z autem. Przez strukturę funkcjonalną tutaj możemy sobie rozbić na konkretne auto. Tak jak widzieliście w INPE, karoseria, nadwozie, napęd, podwozie. Tutaj możemy sobie poszukać pod objawach, co można z autem zrobić. Struktura podzespołów, tutaj znajdziecie konkretne rzeczy dotyczące dokręcania momentów czy też schematów elektrycznych. Weźmy sobie tutaj, tu akurat będzie, bo już nie pamiętam co to jest, ale to chyba lokalizacja, tak. Więc od razu mi pokazuje, gdzie to jest. Weźmy może coś albo większą ilość danych, zobaczmy, czyli kliknę po prostu na cały podpunkt, to mi się wyświetli wszystko, co tutaj znajdzie się pod tym podpunktem. No i zobaczmy, czy są tu, nie, tutaj za wiele nie ma rzeczy, ale weźmy może jak, dobra, łącznik. Dobra, zasilanie, zobaczmy co, myślę, że pod zasilaniem znajdziemy jakiś schemat elektryczny.
Ja mam tu rozpiskę całą bezpieczników. Mogę też kliknąć na link, który się tu pojawia, który mnie bezpośrednio doprowadzi do punktu, który wskazałem. Mogę też poprzeskakiwać między tymi konkretnymi linkami, które są tutaj dostępne. I to dotyczy każdej w zasadzie części. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o serwisowanie auta, jest tu wszystko. Dalej mamy funkcje serwisowe, jeśli już wychodzimy z błędów. No i tutaj mogę sobie na przykład wywołać podobne rzeczy, ale jak robiłem w INP-ie, ale mogę wywołać na naprawę i wprowadzić nowe wartości adaptacji, wpisać wymianę oleju. Nie wiem, jak chcę sobie popatrzeć, jak silnik pracuje, to mogę wyzerować wartości wtryskiwacze, ale bardziej mi chodziło o pomiar nierównomierności pracy, czyli to są korekty wtryskiwaczy, programy do kalibracji, czyli jak nie wiem, czasami Wam się rozkalibruje kluczyk od sterownika silnika i kasa. Tutaj mam Cię opcje do wywołania w nadwoziu, w podwoziu. No, wszystkie opcje, czyli co możecie zrobić autem, tutaj jest zamieszczone. Aktualizacja oprogramowania, jak też widzicie, albo pamiętacie, mam nadzieję, z poprzedniego filmu, to jest seria E, więc od razu prosi mnie o połączenie się z istą P, bym mógł aktualizować. W tym menu mogę, jeśli mam ICOMA i za chwilę będę się na niego przełączał, jestem w stanie w serii F, G i U aktualizować sterowniki. Minus tego jest rozwiązania taki, że system nie pozwala wybrać jednego sterownika, tylko wszystkie, więc jak macie jakieś chip tuningi, usunięte DPF-y albo inne modyfikacje auta, przywróci to te wartości do stanu fabrycznego, jeżeli w liście zalecanych funkcji będzie aktualizacja sterownika silnika. Plan serwisowy, tutaj są wykonywane rzeczy, które podczas aktualizacji oprogramowania będą wymienione, w ulubionych, no to wiadomo. Środki warsztatowe to części, technika pomiarowa, czyli to, co jest Wam potrzebne, co musielibyście kupić od BMW, jakie konkretne narzędzia, żeby diagnozować auto. Bardzo przydatną funkcją jest, wrócimy sobie do informacji o pojeździe i drzewko sterowników. Jak wywoływałem sobie w WINP-ie niektóre rzeczy, mogę sobie wywołać DSC poprzez kliknięcie na przycisk wywołaj funkcję SG. I mogę zobaczyć czujnik kąta skrętu, odpytaj stan. I mam dokładnie to samo co w WINP-ie, no tylko w łatwiejszy sposób i mogę sobie wywołać tych funkcji znacznie więcej. Jest to może trochę bardziej intuicyjne, dokładniejsze, możliwe, ale może nie w samych odczytach, ale w sposobie, jaki jesteśmy tutaj dotrzeć, jakie inne sobie wybrać opcje. Możemy też uruchomić silnik pompy. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale teraz pompa sobie pracuje. Przez 5 sekund, włączanie zakończone, zamykam, więc wywołuję po kolei rzeczy. Klikam tutaj wyświetl pamięć błędów. Żeby przejść do tego menu, zobaczycie, zaraz mnie przeniesie przetwarzanie, wyszukiwanie, czyli te błędy, które zostały przeze mnie wywołane. Względem tych błędów ISTA jeszcze posiada bardzo fajną opcję. OK. Że na podstawie błędów podaje mi przykładowe funkcje ich rozwiązania. Nie wiem, wejdę sobie w ABL, to jest funkcja diagnostyczna i od razu OK, sprawdź, czy jest napięcie, klikam. Tak, generalnie jest napięcie. Tutaj mam znowu całą już od razu podpowiedź, rozpiskę jak o schemacie elektrycznym, opis działania, jakbym chciał. Dalej mogę zakończyć bądź powtórzyć. I tak dla każdego praktycznie błędu są zalecenia pewne techniczne, które są wydawane serwisantom. Idąc dalej, cofnę się do przetwarzania pojazdu. Tutaj mogę też usunąć pamięć błędów. Klikam i tu jest bardzo ważna rzecz.
Pierwsza różnica, i może przechodząc już do różnicy między ICOM-em a Kadekanem czy Enetem. W górnym prawym roku widzicie rogu, widzicie KL15 i KL30. Te wartości są wyzerowane. System nie rozpoznaje, czy auto jest ma napięcia na akumulatorze, to jest KL30, i czy ma napięcia na zapłonie, to jest KL15. A przy ICOM-ie on to rozpoznaje. Ja na przykład teraz wyciągnę kluczyk. No i guzik, nic się nie dzieje. Włożę go z powrotem, guzik, nic się nie dzieje. Muszę w przypadku Kadekana, z tym musicie się pogodzić, jeśli nie macie głowicy, klikacie anuluj. On i tak usunie te błędy. I klikacie wywołaj, rozpocznij jeszcze raz test pojazdu. I on ponownie sprawdzi, czy występują jakieś błędy w aucie. Okej, pojawiły się jakieś nowe błędy. Możemy sobie znowu wyświetlić pamięć. No tutaj zakładam, że muszę faktycznie wyłączyć zapłon, uśpić na chwilę auto, no bo bawiłem się, wymuszałem włączeniem pompy DSC, więc tutaj powstał jakiś błąd. No i cały czas tylne światło przeciwmgielne. Hamowania po prostu jest jak, no wyciągnąłem żarówkę, więc błąd pozostanie z nami cały czas. Tutaj na chwilę zapauzuję i za chwilę do Was wrócę, jak już się przełączę na ICOM-a. Podpięty, zamykamy tą sesję. By zamknąć sesję wyjścia albo w ogóle zamknąć listę, musicie upewnić się, że wszystkie tutaj te trzy okna są tak wyszarzone. Więc najpierw klikacie sobie na ten X. Skończymy proces. To chwilę sobie tutaj podziała. Jak zakończy, możemy teraz zmienić ustawienia ISTY. Wracamy tutaj. I czy korzystamy z Eneta czy z ICOM-a, wybieramy tę opcję. Klikamy OK. Dalej procedura wygląda tak samo. Czyli wybieram sobie połączenie. Czekam chwilę, aż się zgłosi ICOM. Jest. Mamy tutaj już trochę więcej detali. Zgłasza się ICOM na naszej sieci i wyczytuje napięcie. I też pokazuje nam status, że jest wolny do wybrania. Bierzemy utwórz proces. I znowu trzeba kilka minut poczekać. Pierwszą rzecz, którą widzicie, od razu mamy odczytane napięcia na akumulatorze i na zapłonie. Już są zgłoszone na pomarańczowo, ponieważ są za niskie wedle ISTY, żeby działać z tym autem, więc stąd zalecenia, żeby zawsze mieć włączony, podłączony przynajmniej prostownik, ale najlepiej zasilacz diagnostyczny, bo zaraz też ISTA zacznie nam sypać błędami, że coś jej się nie podoba. Dobra, mamy znany nam poprzedni już ekran. Funkcjonalność programu w ogóle się nie zmienia, ale w tym przypadku, jak już chcemy na przykład usunąć błędy, prosi nas o wyjęcie kluczyka. Robię to, od razu jest KL15 i system sam rozpoznaje. Przy bardzo wielu funkcjach adaptacyjnych,
czy nie już wspominając o aktualizacjach, bardzo często jest zmieniany zapłon. Teraz włożę z powrotem kluczyk, włączę zapłon. System sam sobie odczytuje, widzi co się dzieje. Brak tej możliwości przy korzystaniu z Eneta powoduje tak naprawdę wyjątkowe ryzyko, jak chcecie coś aktualizować Enetem przez ISTE. Dlatego nie będę w ogóle wchodził w ten temat. Jak mam teraz też podpiętego już iComa i w trzecim filmie przesiądziemy się do serii F. Tutaj już będę miał dane dotyczące aktualizacji. W tym momencie tak naprawdę nie ma dużej różnicy między iComem a kablem KDCAM czy Enetem. Jesteśmy dokładnie w tej samej pozycji. Jeśli chcemy sobie diagnozować, nie ma problemu, schematy usunięcia błędów, no musimy anuluj, odczytaj ponownie. Niewielki koszt, mamy w kieszeni tak naprawdę 2500, około 2500 zł, nie kupując iComa. Tutaj umieszczę jeszcze link do filmu, który mam poprzednie moje iście, jest może on troszkę bardziej precyzyjny i na podstawie auta z serii F, jak to wszystko sobie tam działa. Niemniej jednak w tym momencie zakończę te wspólne programy. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne, że Tool 32, INPA oraz ISTA działa z wszystkimi autami. Czyli te trzy programy pokrywają nam diagnostykę, wywoływanie, adaptację we wszystkich autach.